8 200 000 hektarów. Tyle obsiano w całym kraju zbożem i z tylu trzeba będzie zebrać. Jeszcze niedawno nazywano żniwa batalią o chleb. Teraz jest to batalia o wszystko. O chleb, mięso, mleko, masło i drób. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku. O sprawnym i szybkim przebiegu żniw decydują dziś w dużej mierze kombajny. Na polach gminy łatwiej spotkać bizona czy wistulę niż snopowiązałkę czy żniwiarkę. Każdego ranka do działu handlowego fabryki przybywają żeńcy, by popłakać i zazdrośnie się dziwować szczęśliwej śmierci i lekkiemu skonaniu. Jest ich o 111 więcej niż w roku ubiegłym. Za 100 kilkadziesiąt minut i nie więcej niż 13 dni umrzeć trzeba bez śladu. Tymczasem żniwny rajd w sąsiednim województwie zamojskim. Zaczynamy od wizyty w sezonowym dziedzińcu w gminie Krynice. W dniu dzisiejszym trzeba załatwić dwie sprawy. Pierwsza, wszystko na świecie ma swój zgon. Druga, wszystko na świecie ma czas żniwa. Zajmie się tym 15-osobowa brygada obsługująca kombajny, gąsienicowe ciągniki i prasy zbierające. W piekarni w Cycowie praca ma 3 zmiany, 2 razy dziennie. Czas żniw to okres zwiększonego zapotrzebowania na pieczywo. Wywiódłszy kilkanaście kobiet do skoszenia 700 hektarów rzepaku i 1300 hektarów pszenicy i jęczmienia, zorganizowano zakwas na chleb składający się ze 100 tysięcy ton zielonej masy i 20% kombajnu. Świeży chleb w złote południe, bowiem zgodnie z linią ideologiczną partii w pocie czoła pożywał będziesz człeku w chleb twój, każdy kęs z krwią zaprawisz i trudem i bólem. Do zbioru 212 tysięcy hektarów zbóż. Żniwiarze nurzają się w szemrzących zatokach, twarze na brąz spalone, wparte w ściernie, stopy żylaste i ścięgniste, twarde stopy bose, szorstkie dłonie, pokłute od srebrzystych ostów. Ale rolnicy województwa chełmskiego mają czym gasić pragnienie. Na okres żniw przygotowano 250 000 butelek wody mineralnej, ponad 500 000 butelek soków pitnych i napojów orzeźwiających oraz drugie tyle butelek piwa. Obiad przywożony codziennie na pole z myślą i o ludziach, którym gorący posiłek zregeneruje siły i o zbiorach. Gdyby kombajniści musieli jechać na obiad do stołówki czy też do własnych domów, mielibyśmy sporo kombajnu do naprawy. Przy dzisiejszej technice organizacji i zaangażowaniu ludzi biorących udział w kampanii żniwnej, cała wieś przychodziła się modlić przy jej zwłokach zorganizowanych specjalnie na okres żniw. Brzask słońca, przebudzenie. Brzękły sierpy pada kłos. Idą polem żniwa, brzęcą sierpy, brzęcą kosy, ciężkie ziaren lecą kłosy. Dana, da, dana, a ode wsi słychać śpiewki, spieszą chłopcy, spieszą dziewki. Nad pracą żeńców połanie niesie się zatrata. Długotrwałe, majowe chody sprawiły podorywki i poplony. Do wieczora pełne ręce roboty. Wyszedł dziad, baba, wyszła modyca. Stanęła do sierpa nawet sama organiścina. W żniwach bierze udział 5 takich brygad. Słychać ostry chrzęt sierpów i szelest powróseł. Tracą czas ludzie i maszyny. Utracony czas tak się już wszystkim dał we znaki, że nikt go nie pożałuje. I nie pomogły żadne prośby ni skamlania, żeby w terminie ustalonym przez ministra rolnictwa kombajny poszły wspomóc użytkownika. W województwie lubelskim, w kombinacie PGR Machnów, kompleksowy zbiór rzepaku. Nie brakuje sznurka do prasy i snopowiązałek, pod dostatkiem płacht żniwnych i sprzętu kośnego. Ale dziecko jest w tym województwie podstawowym sprzętem żniwnym w gospodarstwach indywidualnych. Dziecko to integralna część tegorocznej kampanii żniwnej. Kiedyś upływał tydzień, a nawet dwa, nim dzieciak dotarł do rolników. Dziś od wezwania pogotowia żniwnego upłynęło 20 minut, a dzieci już pojawiły się na polach. W wydziałach telekomunikacyjnych na hasło żniwa otrzymuje się dziecko szybciej niż przy zamawianiu rozmowy błyskawicznej. Z kolei Chełm na zamówionych 85 dziewczynek nie dostał ani jednej. Po opuszczeniu fabryki kierowcy i kombajny czekają na dzieci do godziny 20. Ich dostawy wzrosły o 40% w stosunku do roku poprzedniego. Rolnicy zakupili ich 4100 sztuk, a otrzymali zaledwie 50. Dzieci na żniwach są niezastąpione. Zaglądną w każdą oborę i studnię. Niestety, wiele matek woli zostawić dzieci pod opieką niedołężnej babci. Nie dziw, że nieraz ze spieczonej wargi rolników jęknie głos wyrzutu i skargi. Może po obejrzeniu tych zdjęć rodzice uprzytomnią sobie, że takiej opieki jak tu
ich dzieci nie znajdą nigdzie. Osiem tysięcy hektarów obsianych pszenicą, jęczmieniem i żytem. Półgodzinna przerwa w pracy trwać będzie do końca czerwca. Na pole przyjeżdżają kombajny, które poprzedniego dnia zeszły z taśmy produkcyjnej. Ponad 90% zbóż zbierze się przy pomocy sprzętu mechanicznego. W województwie działa 5 dzieci zakupionych w tym roku, ale brakuje grabi konnych i młocarni MCC-10. Producenci, którzy tak wspaniale rozwiązali konstrukcję rodziny bizonów, mogą się chyba uporać i z tym problemem. Bolą krzyże. Pot ścieka smugami wzdłuż grzbietu. Lepią się do pleców przepocone koszule. Pola okryte rzeszami mnogimi. Chrzęst kłosów i złoto dzwoniącego ziarna. Jeden za drugim półkopek wyrasta. Drogą gdzieś od strony wsi na pole kroczy gromada żeńców. Morzem złota faluje pszenica, a z czół żniwiarzom płynie potu rzeka. Szumią sennie z żniw złocistych fal. Ci żeńcy, choć weseli tak, coś niedobrego niosą w ręku. To skrzynka ludzkich części. Umierająca powtarzała, ale coraz słabiej, coraz ciszej, coraz bełkotliwiej, że miłość jednak nie zwalnia z więzienia. Jęczała żewliwymi słowy, rwanymi ze samego dnia udręczonej duszy. Anioł pański zagrał dzwon. Skrzynka ludzkich części zerwała się nagle z dzikim warkotem gniewnego szaleństwa. Srebrzyste sierpy, które w zbożu dzwonią na święto żniwa, śmieją się do końca, nie wiedząc, że śmierć się zbliża. Spłonęły maki barwą krwi, bławaty skryły modre oczy. Śmierć, ten opłacalny i wręcz niezbędny zabieg agrotechniczny, jęła czytać modlitwę zakonających. Wiem dobrze, ile okrutnego żniwa zbiera śmierć, która nigdy nie przebacza. Jak prędko na nas zapomnienie spływa, jak krótko miłość za nami rozpacza. Nagrodę marną po długich cierpieniach widzę, ostatni dzień w sercu moim świta, miłość mnie jednak nie zwalnia z więzienia i od mych oczu żąda łez niesyta. Ileż za sobą mam gorzkie dni klęski, już się nie łudzę, wiek mi nadto ciąży. Skąd mam sił tyle, chyba czarnoksięskich? Mądrość walczyła u mnie z namiętnością 2 razy po lat 7, co zwycięży. Mądrość po duszy zbawia się mądrością. Tak dzisiaj pójdę, gdzie mnie myśli gonią, gdzie mą duszę muzyka przyzywa, a potem z boku gdzieś na cichej łące ułożę głowę swą w pachnącej trawie i owe sierpy błyszczące, dzwoniące pobłogosławię. I taki jest już rzeczy bieg w dolinie i na istnień szczycie, że trzeba, aby jeden legł, by drugi zaczął nowe życie. Wszystko na świecie ma swój zgon, wszystko na świecie ma czas żniwa. Wszystko na świecie ma swój zgon, wszystko na świecie. Awaria człowieka pracującego w polu. Sam jestem na miejscu awarii, oceniam przyczyny i skutki. Duszą się pochylę, oczy mu gasły, twarz pogrąża się w tuman wiecznego zmierzchu. Niedługo cieszył się człowiek żniwami. Trzeba umrzeć bez śladu. Postulat ten ze wszechmiar słuszny i uzasadniony. I to nam się w pełni udało. Batalie o chleb, mięso i mleko zakłócić mogą tylko kaprysy aury. Jeśli pogoda dopisze za 3 tygodnie, o tegorocznej akcji żniwnej mówić będziemy w czasie przeszłym.